I witam po raz kolejny w Let's Playu z Need for Speed Most Wanted. I bez zbędnych ogródek przechodzimy do zadań wyznaczonych przez Jules. Znowu dwie eliminacje. Odblokowaliśmy Rockport, także teraz wyścigi będziemy rozgrywać w Rockport. Trzeba poznać nowe ulice. Ja już znam, już nieraz grałem w tą grę. Ale cóż, trzeba sprawiać, stwarzać pozory. Ci, którzy nie oglądali, mogą nie zauważyć, ale po pokonaniu barona udało nam się zdobyć jego Caymano. Jak już wcześniej zdarzyło mi się powiedzieć, jeden z najlepszych samochodów w grze. Praktycznie rzecz biorąc, można od tej pory nie kupować żadnego innego samochodu, zostać przy Caymanie i spokojnie przejść grę. Aczkolwiek jest przynajmniej jeden samochód lepszy od Caymana. Świr. Rzeźnik. Murcielago chciał nas przejść, o nie. Trasa jest dosyć krótka i kręta, ale to nic strasznego dla naszego Porszaka. Cayman się świetnie prowadzi. Już na tym etapie, a co dopiero później, kiedy to będziemy nowe części, ale później chyba myślę przejdziemy do... na inny samochód się przesiądziemy. Trochę za szybko. Murcielago nieźle tam pociska z tyłu. Chociaż wie jak jechać. A to niedobrze. Oj, ktoś wywinął bączka. I chyba Murcielago właśnie. Wow, pięknie. Pięknie. To nie było piękne. Pięknie się to auto prowadzi. Co tam Mustang teraz za nami ciśnie? Ale Mustang to nie jest problem. Ups, znowu chciało zrobić tym. Tak, jeśli Mustang wygra ten wyścig, to będzie żal. Opa. Nie o tym chodziło. Rozbij się. Szmaciarzu. Naprawdę. Świetnie to auto wchodzi w zakręty. Ma trochę za duży moment obrotowy, przez co potrafi kręcić bączki przy ostrzejszych manewrach. Znaczy, próbuje kręcić bączki, oczywiście my mu nie dajemy. No i Mustang zwolnił. Bo co to za przeciwnik, Mustang dla Porsche. Opa, opa, następny wyścig, szybko. O, raz, dwa, raz, dwa. Tym razem już z powrotem w Rosewood, czyli w starych, dobrych okolicach. Co tam za nami jedzie? Ludzie, wy przecież szans nie macie. Czemu usilnie próbujecie się z nami mierzyć? Mówię z nami, czyli ze mną i z widzami. Trzeba się utożsamiać. Sorry. Za dużo Pepsi. Skrót, skrót. Trzeba go oczyścić z tych śmieci.
Wow. Gdyby się rozbił ten filar. No, a przeciwnik się rozbił. Ciśniemy. Piknie bez spowolnienia przez rondo. To się nazywa profesjonalny przejazd. To są zalety, jakie zyskujemy dzięki Kaimanowi. O w mordę. To dopiero była wtopa. Urany. A właśnie dlatego tiry są niefajne. Pomyśleć, że w Undergroundzie z morą były samochody z lodami. Znaczy furgonetki, czy to tam lody wjezły, to nieważne. Ale furgonetki, a tutaj mamy tira. Porządny ciągnik siodłowy. Amerykański. Wyłaniający się z zakrętu, naprawdę. Śmierć na kołach. I jeszcze jedno okrążenie. Boost odpada. Miał łyty, cwaniaku. I bardzo przyjemnie zakończony kolejny wyścig. Naprawdę, z Kaimanem to jest przyjemność. Rzadko który wyścig wkurza. No siemo. Może bombolady? Nie? Co nie? Co my tu mamy? Sprint. O, Pontiac i Monaro. Identyczne auta z różnymi znaczkami. Dobrze nam znany skrót. Przeciwnikowi mniej znany. No, ja chciałem to ładnie zrobić, się popisać, a nie wyszło. Dobra, wyjeżdżam na autostradę. Dokładnie na obwodnicę.
Nie są to autostrady, są obwodnice. Ja wolę na to mówić autostrady. Bo taki mam kaprys. Zium. W karbonie auta był jeszcze bardziej. Miał jeszcze większy instynkt samozachowawczy. Jak widziały auto nas jadących z nimi na czołówkę, to natychmiast zmieniały hardkorowo pas. Co nie tyle pomagało, co przeszkadzało. Czasami. Zarówno my, jak i oni unikaliśmy w ostatnim momencie. Stłuczki. Kończyło się to właśnie stłuczką, paradoksalnie. O, policja. O, przywalili się. Ja jeszcze nie zbiłem poziomu zainteresowania ostatniego. A to niedobrze, gdyż zanim zdążę zgubić, przejdę na drugi poziom tym autem, a tego bym nie chciał. Jeszcze chwilę mam do przejechania w tym wyścigu. Skrót? Otwarty. Jedziemy przez skrót wtedy. Hospital? To jest... Tu jest szpital? O, piknie. Pokonany skrót. Teraz tylko jeszcze pikniej i nawiać, żeby nie zdążyć nabić drugiego poziomu. Wjechał, dobrze, super. Ten już nie wjechał. Nabiję drugi poziom, zanim zdążę zgubić, no. Chowamy się tu. Ale gówno. O tak, do kryjówki, szybko, raz, dwa. No nie rozbijaj się. No i dupa. Jeszcze daj się złapać może. I nabiłem drugi poziom, no. Ale gówno. I co mnie to obchodzi? Nie, dobrze. Walcie, że się odjadę. Dupy wołowe. Idziemy do kryjówki. Dobra, spadaj.